mówimy o tej Nowoczesnej, proszę Państwa, że Nowoczesna już przegrała, że Nowoczesna już nikomu nie jest potrzebna. Ale będą potrzebni być może jacyś ludzie na Dworcu Centralnym, których Zubrzyccy przepędzali, a teraz będą do Biedronki nagabywać, że tak powiem. Radio Conchita, proszę być z nami, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. U nas różny temat. Tak, do dupy jest Nowoczesna, do dupy. Na komentarze, które rząd rozpala, może spowodować, że będzie duża nerwowość wśród posłów obecnie Nowoczesnej. Oni mogą też szukać jakby samodzielnie dla siebie miejsca, no, głównie oczywiście w Platformie Obywatelskiej w przyszłych wyborach. Także i tutaj moim zdaniem scenariusz, że to się rozegrał na mieście, Wielkiej Brytanii, a w moim przekonaniu mieli wielką atencję do tego wszystkiego z angielskiej i kompleksy wtedy, że Wolter tłumaczył fizykę Newtona na francuski, wiele innych przykładów, wszyscy wielcy filozofowie francuscy tego okresu byli w Wielkiej Brytanii, w Anglii. I wtedy mieliśmy też pomieszanie tych różnych nurtów. No jeśli głównym założeniem oświecenia francuskiego, tego antykościelnego, antyklerykalnego było zniszczenie le crasson infam, czyli zgniećmy nikczemnika, chodziło w tym pojęciu znaczelne hasło Woltera, chodziło o to, żeby zgnieść kościół katolicki. No to wtedy musimy pamiętać o tym, że używano wszystko. Salony były wtedy bardzo w modzie i tam spotykano się tam 20 groszy, że jest wstyd dla państwa. W ogóle, że złodzieje zabierali ludziom mieszkania, a Hanka Gronkiewicz jeszcze jest prezydentem Warszawy. Jeżeli ona jest prezydentem Warszawy, a zabierali ludziom mieszkania, wywalając ich na ulicę, na wózkach inwalidzkich, niepełnosprawnych, no to jest skandal wielki, że jest ochrona osób niepełnosprawnych. Ale to nie jest prawda. To jest kłamstwo. To jest łgarstwo. Czyli suma summarum, pozwalamy się oszukiwać. Pozwalamy, żeby kłamano na naszą, jak to się mówi, niekorzyść. W oszustwie żyjemy. Oszustwo w polityce. Oszustwo w religii, proszę Pani. Lubimy ten koloryt, jak przychodzą święta, jest choinka, ale dzisiaj mnie to jeszcze zastanowiło po raz kolejny, gdy byłam, proszę Państwa, w supermarkecie Warszawa Wileńska. Na półce to Państwo widzą też tak edukacyjnie, przykładowo w zdjęciach, filmikach edukacyjnych, reklamowych naszego radia. To FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra, że stoją na półce takie choinki a la świeczki nagrobne. No bo rzeczywiście w starożytnej historii ogrodów zielonych, a wiszących starożytnego Babilonu, Semiramida Babilońska, posadziła, proszę Państwa, na grobie swojego męża Nemroda, wiecznie zieloną choinkę. No rozumiecie Państwo, że wiecznie zielona choinka to jest igiełki, tak, prosto z lasu, i która cały czas jest zielona, która wiecznie jest zielona. To była ta walka. Państwa, skandal, i to o nią chodziło, tak jak mówiłem, Holbach wynajdywał wszelkie paszkwile na kościół, na księża, na religię objawioną. Czy nawet to już wtedy, dzisiaj jedna z piosenkarek przecież w Polsce niedawno wypowiadała się dosyć, w cudzysłowie mówiąc, pochlebnie o autorach Ewangelii. Natomiast wtedy to Wolter i inni pisali, czy liderowie byli tak kiepskimi pisarzami, że nawet jednej wersji śmierci Chrystusa nie uzgodnili. Oczywiście znali się na wszystkim, możemy powiedzieć, że to byli wielcy publicyści, popularyzatorzy, to nie byli ludzie nauki, niemniej jednak byli bardzo wpływowi. To trzeba przyznać, że nasz Rousseau, który był czytany przez ulicę, to było wielkim cierpieniem Woltera, że jego czytały elity, a Rousseau, ten pogardzany przez nich przy błędach
samouk był czytany przez ulicę, bo spacery, bo to, że matki karmiły dzieci piersią w operze paryskiej, to świadczyło o tym, że ta apoteoza dobrego dzikusa docierała do wielu sfer życia ludzkiego, do wielu ludzi. Czyli widzimy, że początek tego, co teraz obserwujemy, islamizacji Europy, może miał wtedy już miejsce, kiedy jeszcze islam był bardzo, bardzo daleko. Europa wyrzekła się Chrystusa. No, dzisiaj ojcze zauważył, że kiedy ojciec Samir mówi nam, bo pytałem go, on tak kiedyś żartobliwie powiedział, słuchaj, najlepszym i najszybszym rozwiązaniem wszystkich problemów związanych z islamem będzie Europa, będzie ropa po 10 dolarów. Bo kiedy nie będzie nadmiaru gotówki, nadmiaru pieniędzy na sponsorowanie fanatyzmu, terroryzmu islamskiego, czy wojen, przecież pamiętamy, że wojna między Arabią Saudyjską a Jemenem kosztowała chyba w przeciągu pół roku 5 miliardów dolarów. Więc gdyby nie petrodolary, to tych krajów nie byłoby stać na prowadzenie tak kosztownych wojen. Przypomnijmy sobie, są pierwszą wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych w Arabii Saudyjskiej. Podpisano kontrakty zbrojeniowe na potężne kwoty i to o czymś świadczy. Także no zresztą to, co nas teraz niepokoi, ja chciałbym się tutaj bardzo mylić i ufam, że jestem fałszywym prorokiem w tej kwestii. Mianowicie zwróćmy uwagę, co kilka razy już wspominałem, że bardzo nas niepokoi to, co się dzieje w Libanie. Sytuacja jest napięta. Widzimy, że mamy tam wielu uchodźców, bo kraj, który liczy 4,5 miliona mieszkańców, ma około miliona Palestyńczyków i teraz ze względu na wojnę w Syrii schroniło się tam od miliona, niektórzy mówią, że nawet 2 miliony Syryjczyków, którzy czekają na uspokojenie sytuacji w ich kraju. A słyszeliśmy kilka dni temu, że premier Libanu złożył, czy został zmuszony do złożenia dymisji, przebywając w Arabii Saudyjskiej. I też taka druga informacja, dosyć ciekawa, że kardynał Wright, zwierzchnik kościoła maronickiego, został zaproszony do Arabii Saudyjskiej. Więc widzimy, że zaczynają się tutaj nowe pola konfliktu i daj Boże, żeby się to nie pogłębiło. Także islamizacja, Europa sama, jak gdyby, tak jak ojciec mówi, ten proces można by wtedy obserwować, to odchodzenie od Boga, to zastępowanie kościoła, zastępowanie religii, tej religii objawionej, religią naturalną. To Rousseau wołał, że chce religii bez świątyń i ołtarzy, chce Boga wyczuwanego sercem. To dzisiaj to, co mamy, przejawia się nam, że Jezus tak, Kościół nie, że ktoś się tam będzie spowiadał na łączce, bo po co mu Kościół. Jeśli dzisiaj słyszymy tylko negatywy o księżach i o siostrach zakonnych, które wykonują ogromną pracę i charytatywną i ogromną pracę też pasterskiej, a słyszymy tylko o złu. Oczywiście jesteśmy ludźmi grzesznymi, popełniamy też grzechy, błędy, to fakt, ale nie można sprowadzać tysięcy ludzi, ich pracy do błędów czy grzechów, czy różnych słabości jednego czy drugiego człowieka, bo tak się robiło. Zresztą Voltaire i Holbach dokonali przeróbki testamentu księdza Melie, właśnie gdy pokazując tragedię tego człowieka, który do końca pełnił posługę jako kapłan. No właśnie, ale jak to rozumieć, bo ciągle wracam do tej pewnej niewdzięczności na przykład świata tutaj islamskiego, muzułmańskiego, niech się sposób popatrzy. Przecież te kraje Europy Zachodniej, pierwsze pokolenie, które przyszło, stworzyły im dobre warunki, dały pracę, dały mieszkania, przyszły na rękę, jeśli chodzi o wykształcenie, socjal podniosły. A teraz słyszymy plakaty, zbliżają się wasze święta, uważajcie, bo będą kolejne, tak jak jarmaki i tak dalej, te berlińskie. Ojcze, ja troszeczkę mogę na ten temat powiedzieć, bo ja to obserwowałem już od 2000 roku, kiedy jako student jeździliśmy na parafię, dorabiać sobie na wakacjach, żeby było z czego żyć w ciągu roku, więc mieliśmy tak zwane zastępstwa. Ja byłem w takim małym miasteczku Lage w Niemczech, w Detmold. Tam mam, mogę powiedzieć, bardzo ludzi, którzy byli dla mnie jak drudzy rodzice, bardzo zaprzyjaźnieni ze mną i bardzo życzliwi, wiele dobrego zrobili dla kościoła. Miałem okazję przyjrzeć się od wewnątrz tej sytuacji. Więc to było małe miasteczko, 36 tysięcy, mieliśmy kilka tysięcy muzułmanów, kilka tysięcy przesiedlonych, tak zwanych Niemców z terenów dawnego Związku Radzieckiego i to był jeden wielki kocioł napięć, bo tak, ci rodzice, którzy przyjechali, którym się życie diametralnie odmieniło, bo z takich warunków, jak przyjechali tam gdzieś z Turcji czy z dawnych republik radzieckich, to nagle wylądowali w świecie zachodu. Ale już ich dzieci, które chodziły do szkoły razem z dziećmi Niemców, czasami się może nawet lepiej uczyły czy studiowały, ale
no będąc obcokrajowcami czy emigrantami, nie mogły dojść do takiego samego poziomu kariery zawodowej. Potem się pojawiał tak zwany szklany sufit, że nie można było dalej pójść. Tworzyły się getta. W tych młodych ludziach pojawił się bunt. Czemu ja, który może lepiej się uczyłem w szkole, jestem kelnerem i podaję do stołu temu koledze mojemu, który się nie uczył, który był dużo słabszy, tylko dlatego, że on jest Niemcem. Tutaj też bym się dopatrywał tej frustracji, tych wielu różnych sytuacji, które to sprawiały to, że ci ludzie nie chcieli się integrować i utożsamiać z taką ojczyzną. Czyli na jakoś są wytłumaczeni, że ta cywilizacja zachodnia ich po prostu źle potraktowała, nierówno oszukała w jakiś sposób. Może nie tyle ojczyzna źle potraktowała, tylko że zwróćmy uwagę, że no, wszędzie emigranci, Polacy, którzy jadą do Wielkiej Brytanii czy do innych krajów, zarazem też nie stanowią od razu elity. Proszę porozmawiać z tymi naszymi Ślązakami, którzy przesiedlili się tam gdzieś w okolicy Dortmundu, czy to Una Masyn, tamte rejony były te duże obozy dla przesiedleńców, pamiętamy o tym. Też im było ciężko na początku, też tutaj byli wykształceni, tutaj mieli czasami wysoką pozycję społeczną, tam trzeba było zaczynać od zera i to jest to budowanie. No niestety nie wszyscy mają taką cierpliwość. Z drugiej strony to, co ojciec mówi, też myślę, że był bardzo poważny błąd stworzony na początku. Oczywiście to było wygodne, kiedy w latach 70. był boom, potrzeba było rąk do pracy, chętnie Turcy brali te prace, których Niemcy nie chcieli wykonywać, jakichś tam śmieciarzy i inne, one były dosyć dobrze płatne, ale oni sobie tutaj pracowali, mieli swoje, że tak powiem, określone zawody, które chętnie oni brali, a których Niemcy nie chcieli. I okazało się, że no nie wszyscy dzisiaj ci, których pani kanclerz zaprosiła, to są ci, którzy marzą tylko o tym, żeby pracować. No niektórzy, jak patrzymy na granicach, którzy czekają, to wiedzą, w jakim kraju jest socjal, w jakiej wysokości. Przecież gdyby tak było dobrze we Francji, to nie mielibyśmy kilku tysięcy ludzi w Calais, którzy prowadzą od dłuższego czasu regularną wojnę z policją francuską i wojskiem. No przecież we Francji mamy stały stan wyjątkowy. No to są sytuacje, które no niestety nas niepokoją i tak jak ojciec powiedział, no to jest jeden aspekt. Drugi, sprowadziliśmy ekstremizm, bo oczywiście ci ekstremistyczni duchowni muzułmańscy nie byliby w stanie nigdy nauczać tak w swoich krajach, w Turcji, w Egipcie czy w Nigerii. To co nauczali pod parlamentem, pod drzwiami niemalże Parlamentu Europejskiego w Brukseli czy w Wielkiej Brytanii czy gdziekolwiek indziej, tak jak ojciec wspomniał, nawoływając do tego, że słynne teksty, ta ziemia jest dana wam przez Allaha, macie ją odebrać niewiernym i tak dalej, i tak dalej. Więc to są te przejawy takiego konsumowania tego poglądu na życie i naiwności europejskiej. To dopiero teraz od jakiegoś czasu słyszymy, że na przykład we Włoszech czy w innych krajach wprowadzono nakaz nauczania, ponieważ my Europejczycy no rzadko uczymy się arabskiego, nauczania w języku kraju, w którym dany imam pracuje. Dopiero teraz możemy skontrolować, o co chodzi i co, jakie treści ten dany duchowny głosił, bo się okazywało, że duchowny opłacany przez rząd chociażby w Wielkiej Brytanii głosił tezy, które jak gdyby nakazywały mordowanie tych niewiernych. Poza tym też, jak jeszcze ksiądz profesor pisze w swojej książce, pisze o dyskryminacji chrześcijan w Europie Zachodniej, więc jak mają być chrześcijanie bronieni, prawda, na terenach tamtych wschodnich, Bliskiego Wschodu, Orientu, jak skoro u siebie, może być w swoim ale mieście. Ale ojcze, to jest w ogóle parodia. Są wypychani, więc... Proszę zwrócić uwagę jeszcze na jeden może aspekt. Zwróćmy. Według takiego obserwatorium, którego siedziba jest w Wiedniu, 83% chrześcijan, którzy byli pośród uchodźców, doznawało różne formy represji tutaj na Zachodzie. Będąc w obozach dla uchodźców, kobietom nakazywano się ubierać tak, jak mają to w zwyczaju muzułmanki, zakazywano noszenia krzyżyków i wyśmiewano. I myśmy mieli wiele takich pytań od tych naszych chrześcijan, to się uciekli po to z Syrii czy z Iraku, żeby tu w Europie dostawać takich samych upokorzeń. To jest coś nie tak. Więc widzimy, że to jest jeden element. Dwa, w Europie, tak jak mówimy, od czasu rewolucji francuskiej, gdzie ta chrystianofobia czy alergia na chrześcijaństwo jest bardzo widoczna,
i to widzimy chociażby, przecież pamiętamy, przy ustanawianiu Konstytucji Unii Europejskiej, gdzie zabrakło miejsca na inwokację Dei, gdzie Europa jak gdyby, no głównie ponoć przez usta prezydenta Francji, wyrzekła się Chrystusa, wyrzekła się Boga, czyli po raz kolejny powiedziała, że Bóg jest mi niepotrzebny, bo ja sobie sam poradzę, jestem panem samego siebie. Więc tych przykładów jest bardzo wiele i mówię, myśmy sami w niektórych przypadkach, to jest na własne życzenie, hodowali właśnie taki ekstremizm, który nigdzie indziej by nie był się w stanie rozwinąć, a co ciekawsze, jeszcze płaciliśmy na dodatek za to jako Europa. Nie, to się działo w krajach, czy dzieje się w krajach, gdzie widzimy, jeszcze są wieże kościołów, katedr, istnieją jeszcze parafie, chociaż już opustoszały. Ojcze, są, ale popatrzmy na Holandię, Belgię, Niemcy powoli, czy Austrię. Jeśli słyszymy, że w niektórych diecezjach jest po kilkaset kościołów do sprzedania, jeśli jeden proboszcz, czy jeden kapłan ma do obsługi 7-8 parafii, no to możemy sobie tylko wyobrazić, jakiej jakości ta posługa jest. My Bogu dziękujemy, bo my chyba nie zdajemy sobie sprawy, co to znaczy nie mieć księdza, który nam posługę sakramentalną może przynieść. Więc to są, mówię, niesamowite rzeczy, które potem przekładają się na nasze życie codzienne. Zresztą tutaj mówię, mamy kilku dziennikarzy, którzy bardzo ciekawe studia przeprowadzili nad tym, właśnie jak wspomniana chociażby przez ojca masoneria wykończyła kościół w wielu krajach Europy Zachodniej przy używaniu różnych środków. No i niejednokrotnie bym tak powiedział. Widzisz, znowu negatywnie o masonerii, proszę Państwa. Duszno i porno, śmieszno i pociesznie. No bo wystarczy, że nic nie robić, nie mówić, nie protestować, no to się już przyczynia. Tak, to jest, my to nazywamy, ojcze, symptom kościół milczenia, czyli ze względu na poprawność polityczną, ze względu na to nie wiadomo czym uzasadnione takie przekonanie, że wszyscy mogą na nas pluć, mogą się z nas wyśmiewać, a my mamy milczeć i to przyjmować. Nie. Chrystusa, jeśli uderzono niesłusznie, to zapytał, dlaczego mnie bijesz? Jeśli powiedziałem nieprawdę, to udowodnij, a jeśli nie, no to dlaczego mnie bijesz? Więc pamiętajmy też o tym, że chrześcijaństwo to nie jest to spuszczenie głowy i pozwalanie na wylewanie wszelkich pomyj na nas, bo jesteśmy chrześcijanami, ale pamiętajmy też o tym, żeby też nie dopuszczać do takich sytuacji, że tylko z chrześcijaństwa, tylko z naszej wiary będą czynione kpiny, będzie się wyśmiewać, no bo potem to prowadzi do dalszych kroków. No mówiliśmy wcześniej o tych różnych profanacjach symboli religijnych. Widzimy, że sztuki czy inne instalacje kpią, wyszydzają tylko chrześcijańskie symbole, natomiast inne religie jak gdyby są przed tym zachowane, czyli widzimy, że coś tutaj jest nie tak, jest to wyraźnie zaadresowane w kierunku jednej religii. No i mamy też i ten nasz akcent, co ksiądz też już tutaj wykreślił, nakreślił, podkreślił, że Polska jest bastionem wiary w Europie na stronie 167. Też, tak jak ojciec wspomniał, no, ciekawa rzecz, prawda, że mamy taki atak na Polskę, na Węgry, na Słowację, gdzie jeszcze ten kościół katolicki jest w miarę silny. I to jest też ciekawostka. A z drugiej strony zaciekawiły mnie te doniesienia medialne, że pierwszą decyzją nowego kanclerza Austrii wybranego, młodego człowieka, który no, ponoć jest uważany za praktykującego katolika, była decyzja, która polegała na tym, że dał 30 dni na fundacji pana Sorosza na opuszczenie jego kraju, więc myślę, że to też są pewne symptomy, którym warto się przyjrzeć. No i właśnie tym poprzez tę publikację się przyglądamy, rozmawiamy dzisiaj na te tematy. Kryzys uchodźczy, męczeństwo chrześcijan XXI wieku, zauważając, że tak właściwie to samego początku, już Pan Jezus to przewidział, bo mówił przy okazji o tej masonerii nieszczęsnej, że po co Morawińska w Muzeum Narodowym męczeństwa, wystawy tworzyła, zamieszczała na temat 300 lat działalności masonerii w Europie. Masz. Oliwa na wierzch wypływa. Czym była masoneria? No czym była masoneria? My w Europie przyzwyczailiśmy do tego, że jesteśmy tacy dosyć
miękkimi katolikami, tak to nazwę, jak to mówił Benedykt XVI, kanapowe chrześcijaństwo. Pamiętamy, jak Franciszek do młodych ludzi zgromadzonych w Krakowie na Światowych Dniach Młodzieży wołał: zejdźcie z kanapy, czy wstańcie z waszych kanap, prawda? Czyli wygodne chrześcijaństwo. Myśmy się przyzwyczaili w Europie wybierać sobie to, co dla nas łatwe, przyjemne, a to, co trudne, to przemilczamy albo zapominamy. Pamiętajmy, ja przytoczę kilka przykładów, bo my podziwiamy, pamiętamy tych Koptów, którzy szli na wybrzeżu libijskim w tych pomarańczowych kostiumach do zamordowania, na zamordowanie, prowadzeni potem ta woda, która była zabarwiona ich krwią w morzu. No proszę Państwa, żaden z nich nie wyparł się Chrystusa. Oni nie błagali o litość i zestawmy sobie to z tym dziennikarzem, który myślał, że uratuje się, jak będzie prosił, jak będzie błagał, prawda? To tak jak dzisiaj ta pani, która nam opowiadała, która przetrwała, polska rodzina uratowała rodzinę żydowską, wydał ziomek Żyd, który myślał, że wydając tę rodzinę sam siebie uratuje. Czasami też i do takich sytuacji dochodziło. No, nie wszyscy wytrzymują. Pamiętam taką sytuację, jak patriarcha Lacham opowiadał ze łzami w oczach, kiedy pojechał do Maluli, kiedy opowiadano mu o młodych chłopcach, którzy rozpoczęli studia i jeden po drugim był coraz bardziej brutalnie mordowany z nadzieją, że wyprze się wiary, bo jak zobaczy, jak mordują jego kolegę, to nie będzie chciał uniknąć tych mąk i wyrzeknie się Chrystusa i żaden z nich tego nie uczynił. Ale też były takie sytuacje, że dzieci, ludzie nie wytrzymywali. No, ja pamiętam ten nasz odwiedziny jednego z obozów dla uchodźców w Erbilu i wtedy podbiegła do nas kobieta, jak byliśmy z księdzem arcybiskupem Gondeckim i krzyknęła, że ja muszę wam księżom coś powiedzieć, ja muszę to z siebie wyrzucić. Ale wyrzekłam się Chrystusa, ale księża widzą, to są moje dwie córeczki, księża wiedzą, co by z nimi zrobiono. Mówię, oczywiście nikt pani nie potępia, bo my nie mamy prawa do tego. Historia jest może szerzej opisana w książce. Natomiast no, niektórzy nie wytrzymywali z różnych powodów. I oczywiście my nie mamy prawa i nawet mi do głowy nie przyszło, żeby kogokolwiek osądzać, bo ja mówię do mnie, my was tylko podziwiamy i wie pani, nikt z nas też nie wie do końca, jakby się zachował, gdyby stanął w takiej godzinie próby. Właśnie godzina próby i tak nam się wydaje, że no, winniśmy teraz przynajmniej po takiej refleksji jako Europa, jako ten kontynent, który no, trochę zawinił jednak w tym bałaganie, w tym galimatiasie, tą pomoc konkretną organizować. Ona się organizuje, Kościół pomoc obrotowe radio Koncita. Obrotowe radio Koncita. To KFM Euro Koncita. Barwi, modlitwa jest bardzo ważna, ale jakieś tam deklaracje, jakieś tam symbolizm. I tylko z nami. I tak dalej, spotkania. Tylko właśnie pomoc, rodzina dla rodziny. Prawda? Bardzo to się przyjęło. Mleko dla Aleppo. Teraz mówi się, żeby też wspomóc studentów, prawda, przez te takie fundusze. Tak, opisujemy tutaj szczegółowe te projekty, bo tak jak ojciec wspomniał, my jesteśmy z tymi ludźmi od samego początku, bo były takie bardzo trudne, teraz jest troszkę lepiej, można prawie 80 kilka procent Aleppo jest wyzwolone, Homs, tam gdzie są wojska rządowe, tam ludzie są jakoś bardziej zadowoleni, bo uważają, że nikt ich tak nie męczy, nie morduje. I są, przynajmniej takie mamy od nich relacje. Bo w Europie to inaczej jest oceniane. Natomiast pamiętam, jak siostry nam mówiły, że kiedy był taki naprawdę już dramat, gdzie nie było pieniędzy, nie było niczego, to kuchnia dla taka jadłodajnia prowadzona w ośrodku jezuitów wydawała kilkanaście tysięcy posiłków. I to był dla wielu z tych ludzi jedyny posiłek, który otrzymywali danego dnia. Musimy też pamiętać o tym, że nie zawsze starczało. My mamy 23 biura na świecie, zbieraliśmy wszystkie środki, wszystkie pieniądze, żeby tym ludziom pomóc, bo była to katastrofa humanitarna. Podobnie było w Iraku, kiedy patriarcha Sako napisał w nocy do nas faks, przysłał, że mam 100 tysięcy ludzi wypędzonych z ich domu, z okolic Mosulu i nie wiem, co mam z nimi zrobić. Śpią pod mostami, w parkach, w kościołach, w szkołach. Co mam robić? Następnego dnia pojechaliśmy, organizowaliśmy pomoc. Więc ta pomoc dzisiaj to są takie te paczki żywnościowe. Pomoc Kościoła w potrzebie to nazywa pomoc paczki żywnościowe, czyli rodzina dostaje to, co jej pozwala przetrwać przez miesiąc. Jest to wyliczone na średnio 5-osobową rodzinę. Mamy też
to, co robi Caritas, rodzina rodzinie, że jedna rodzina adoptuje rodzinę na miejscu i pomaga jej przeżyć. Mamy środki higieniczne, bo takie były też potrzebne, żeby ci ludzie mogli no, jakoś tam funkcjonować od tej strony również. Były też potrzebne, żeby studentom umożliwić kontynuowanie nauki, takie stypendia, dostawali po 20 euro i to wystarczało na ksero, to wystarczało na dojechanie na uczelnię i wtedy właśnie umożliwiało im to kontynuowanie nauki, co było dla nich bardzo ważne. Pamiętam też taką sytuację, jak ważny jest ten element edukacyjny dla tamtych chrześcijan. Kiedy byliśmy w Iraku, to pytano nas nie o to, czy kiedy zamieszkamy w lepszych warunkach, ale o to, czy nasze dzieci nie pozostaną kolejny rok bez edukacji. Mamy ten projekt Piękny Medyczny. On jest prowadzony w kilku ośrodkach, w Tartus, w Marmaricie, w Aleppo, w dwóch szpitalach, w Damaszku. To bardzo dobrą opinię robi Polakom, że myśmy włączyli się właśnie w ten sposób i tutaj to ta decyzja pani premier, która zdecydowała o tym, żeby przeznaczyć te środki najpierw na leczenie dzieci, a potem, kiedy zaczęliśmy otrzymywać coraz więcej próśb od biskupów, żeby rozszerzyć na osoby starsze, które pozostały, również taka decyzja została podjęta. Nasze radio Conchita, proszę Państwa. Tylko, żeby nie było wycia, piosenek smutnych, średniowiecznych, ani czerwonych gitar i żeby ci zubrzyccy, proszę Państwa, nie dawali Polsce, w Polsce złego przykładu, bo ludzie wciąż myślą, że to jest zamordyzm. Jak nie komunistyczny, to średniowieczny jakiś. I nazwali tych zubrzyckich z centralnego dziadami katolickimi. Dlaczego? Bo oni pod schodami, proszę Państwa, szczają i Barbara, która tam mieszkała, taka jedna z tych inteligentnych kobiet, bardzo bezdomnych, ona się tak bujała po tym centralnym dworcu, bo oni ją przepędzali. Na ławkach siedziała gdzieś tam na dole, gdy wieje i zimno, z czego to, do czego to przepędzać. No i więc oni tak byli bezczelni, że pogardzali ludźmi i nie szanowali drug druga, człowiek człowieka. Absolutnie, ona już umarła, ta Barbara, ale mówiła, że pod mostem szczali, to znaczy pod schodami ruchomymi, do telewizji mówiła, do radia, że oni jeszcze o tym nie wiedzą, ci zubrzyccy. Najwyższy czas, żeby zmienili opcję. To więc, proszę Państwa, wtedy, kiedy będą nagabywać jakby do tej Biedronki, która jest na centralnym, to oni jakby będą pełnić całkiem inną funkcję, bo będą żebrać. Przyjdźcie tu ludzie, kupujcie w Biedronce, bo tych podróżnych jest zbyt mało.